Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście damy mi dzisiaj na czelu czas na 14 odcinek FIFA 17 Ultimate Team. Wydaje mi się, że tak, mistrzostwa FUT zostały już zakończone. Skończyłem na randze, jaką widzicie, czyli srebro 2, 12 zwycięstw i 10 porażek. Jezu, jakie to było męczące, ale chyba dostanę jakieś 10 tysięcy końców i dwie fajne paczki, więc może coś się tam... Nie tyle zwróci, co po prostu... No nic, nie ma co się zwracać, po prostu liczę na fajne nagrody. Odcinek rozpoczniemy składem, którym ostatnio grałem naprawdę dużo. Formacja 4-3-3, wariant 5. I na skrzydle koniec końców znalazł się Konoplianka. Coman mi nie pasował, Douglas Costa mi nie pasował, Ribery też mi nie pasował, Konoplianka... Chyba tak. Tak, jeszcze tylko pokażę wam statystyki Sanchez'a. 12 bramek oraz 8 asyst w 29 spotkaniach, no trochę grałem. Ale okej, oby to się, wiecie, jakoś przeniosło na odcinki w tej serii. Tak, ja ostatnio awansowałem do Ligi 6. Trochę to FUT Champions namieszało mi w głowie, ale spokojnie. To jest seria Ultimate Team, tutaj dążę do Ligi 1. Okej, wszystko pod kontrolą. Lukaku z Kane'em i Firmino. Drogi skład wam powiem, bo ten napad jest razem warty chyba 100 tysięcy. No, plus Otamendi, to też nie jest najtańszy piłkarz i Batland. Moja miłość. Konoplianka, to jest nasza pierwsza okazja w tym meczu. Ach, to miało być podanie do Draxlera, ale uderzył Ukrainiec. No, nie spodziewałem się, że będę miał taką okazję, ale poczekajcie, błąd. Psz, o, ładnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku Sanchez nas nie zawiedzie i pokaże odrobinę swoich umiejętności. Tutaj akurat Castro traci piłkę, Firmino podobno jest świetny w tym roku. No mam nadzieję, że nam nie zagrozi Lukaku. Ja też myślałem o wypróbowaniu go, jednak jego cena mnie po prostu przestraszyła. To tak a propos Halloween, no ja ostatnio patrzyłem, to był warty blisko 50 tysięcy. Dużo. Tak sobie myślę, że dobrze, świetnie mi się gra tym zespołem z Bundesligi, ale też muszę zacząć sobie robić jakiś drugi skład, jednak tym razem będę chciał postawić na coś kreatywnego. Poczekajcie, bo w tym momencie Draxler zdobywa bramkę na 1-0, no bo mówię wam, ten skład to dla mnie perfekcja. Nie narzekam. Jednak fajnie też jest testować innych piłkarzy, no bo jednak gdybym używał ciągle tych samych piłkarzy do końca serii, to no przestalibyście to oglądać. Teraz się bawię Bundesligą, bo ciągle wygrywam. No w tej serii, jakby nie patrzeć, jeśli teraz wygram, 7 zwycięstw z rzędu. FUT Champions nie liczy, bo to inny świat. Uwaga, uwaga, nie wiem kto to jest, ale tak, to Dembele, poznaję go po sylwetce. Chwila, Sanchez. On, ja czuję, ja po prostu czuję, że on chce zdobyć gola, jednak może tak, a może nie. Bardzo ładna kombinacja, Castro poczekał na wsparcie, to jest Marcel Schmelzer. Trochę przesadził do Sanchez'a, wycofanie i to na szczęście nie jest kontratak, no dobra. Po prostu zapomnijmy o tym dośrodkowaniu, tak będzie najlepiej. Horn, tyle niwa, dupo, mogłeś po to wyjść. Ała. I to jest niestety kontratak, Kane. Nie należy do najszybszych, jednak jest silny, ale... Tak ładnie chciałem go zacząć chwalić. No dobra, Firmino. I koniec. Ładnie. Jeśli szukacie dobrego, taniego bramkarza z Bundesligi, polecam wam właśnie Horna. No, nie jestem w stanie powiedzieć o nim żadnego złego słowa. Naprawdę, kapitalny goalkeeper. Kolejna centra, ale był spalony. Pff, pięknie, Sanchez. I teraz Dembele. Będzie strzał z prawej nogi, Batland. Spróbujemy to wycofać. Zagranie piętą, Draxler. Ach, Kane. Oj, to będzie gol. Kiedyś musiało mu coś wyjść, no niestety za dużo miał miejsca w tym momencie Anglik. Dobra, niby nie cisnąłem, ale czas na drugą bramkę. Dobra, to jest okazja, którą po prostu trzeba wykorzystać. Dembele spróbuję uderzyć po ziemi. Wyszło! 2-1. Jak tak strzelać? Po prostu dwa razy B, jeśli jeszcze tego nie wiecie. To jest... W większości sytuacji sam na sam pewna bramka, szczególnie gdy macie takiego piłkarza jak Dembele. Nieważne czy to lewa noga, czy to prawa, 5 gwiazdek robi swoje. No sami zobaczcie, był to ostry kąt, a i tak umieścił piłkę w siatce. No to się cenił skrzydłowych, lubię takich graczy. Otamendi, Gustavo Draxler z wolą, jeju, to byłoby piękne. Co? Ander Herrera wyrzucony z boiska, ja naprawdę chcę zobaczyć powtórkę, ponieważ to jest jakiś dowcip. Znaczy... Aha, dobra, tego akurat nie widziałem. Zasłużona czerwona kartka. I ostatni gwizdek, no... Nie rozumiem tego faulu na samym końcu. Nieważne, to był mój przeciwnik, nie ja. Ja zgarniam 3 punkty, Draxler, man of the match, asysta Sanchez'a oraz Castro. Jak widzicie, ta drużyna jest świetna. No dobra, mam nadzieję, że bez porażki przejdę przez tę ligę.
Zapomniałbym o jednej rzeczy, dostałem paczkę wypożyczenia piłkarza z The Journey. No może jakaś legenda nam tutaj wejdzie, chociaż liczyłem na kartę Halloween, ale jest to... Serio Rakitic, znaczy Rakitic, świetny piłkarz. Liczyłem na Modricia. A wiecie co, zrobię sobie jedną złotą wymianę. Mam kilku piłkarzy, których nie potrzebuję, są to głównie karty niewymienne. Był tam też Kolasinac, no ale ja po prostu trzymam się w wersji, że wiecie, że teraz wpada nam Lewandowski. Raz na jakiś czas sobie będę to robił, no bo wiecie, zawsze jest ta szansa, że jednak ktoś dobry wpadnie. A sami widzicie, na przykład Smalling, Andre Gomes, teraz... Nolito? Nolito, oceniony na 83, no pytanie brzmi, czego chcieć więcej od życia? Haha, wrócił do mnie. Jak go nie potrzebowałem w zespole, no cholera. Wiecie co, zalicytuję sobie kilku piłkarzy z Bundesligi za... no te 300-350 monet, żeby po prostu wymienić sobie kogoś. Mówię, najtańszym kosztem, ja ich po prostu nie potrzebuję. Eremenko i Kolasinac niewymienni. No cóż, liczę na kolejny dobry traf. Drogba? Nie, Kin. Szkoda. Kondycja jest, kontrakty są, czas na drugie zwycięstwo. No kurczę, tym razem gram z założycielem Food, więc może być ciężko. O Jezu, ale zazdroszczę. Inform Mbolo na wadzie razem z nim Douglas Costa i Dembele. No jest to przepiękna drużyna z Bundesligi, ale... to jest moja passa. Nie jego. Chyba. Hernanes po głowie Balotellego i to jest tylko wznowienie od bramki. Ale zamieszanie w polu karnym, istna kopanina. Na szczęście nie ma bramki, choć taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Saponara, próba zaskoczenia bramkarza z dystansu i poważnie poprzeczka. Może tym razem Saponara, no nie, no ta piłka po prostu toczyła się do Leno. Okropnie to wyglądało. Balotelli znalazł to, właściwie znalazł Szarałiego, który prawie że znalazł drogę do bramki, tylko kurczę, byłem pewien, że piłka wyjdzie na rzut rożny, no niestety mamy tylko out w takiej, no, nie najgorszej części boiska, Florencji. Spróbujmy zagrać do środka, do Parolo. Oddanie piłki do, aha, do przeciwnika. El Szarałi, kurczę, no niestety w złym kierunku poszedłem i 0-0 po pierwszej połowie, równy mecz. Ale nie miałem wielu okazji, więc tak trochę się nudzę. Muszę to zmienić. Parolo, pole karne. Och, Saponara. Na szczęście mamy rzut rożny. Kto wie, może coś z niego wyjdzie. Szarałi, mimo że jest tak trochę... Jezu, Jezu, Jezu. Gdyby tylko Parolo mocniej uderzył. Wow. No to może teraz. Hummels nie ma prawa dogonić naszego napastnika. Balotelli! Dobi to, chłopie, chłopie, dobi! Pusta bramka, Mario trafia, całuje murawę. Wyprowadza drużyny na prowadzenie 15 minut przed końcem. Jeny, jakie to było przykre. No tak, no, próbował aż dał radę. I bardzo dobrze, prowadzimy. O, dobra, tego się nie spodziewałem. I nie mówcie, że z tego... rzut karny mamy! Świetnie! Nie, niestety nie jest to rzut karny, jest to rzut wolny. No szkoda, ponieważ cała akcja była na 5 z plusem. I koniec! Tylko 1-0, skromne zwycięstwo, ale wygrana to wygrana. 3 punkty są, no są, 8 zwycięstwo z rzędu jest, no jest, no to... co mogę powiedzieć? Według mnie nie robił cały mecz, ale zdobył gola. No tak, no to zawodnikiem meczu został. Easy. Udało mi się wylicytować 10 kart, więc zbuduję jedną drużynę. No to zobaczmy, co EA podaruje nam na zakończenie tego odcinka. Halloween czy nie? Nie, coś normalnego. Serio, Rusek. Dziagojew. No niestety swoje szczęście wykorzystałem już na początku odcinka, no to cóż, nie przedłużam. Na dzisiaj jest to tyle, ja dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia jutro na kanale. Życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, cześć!